Witam wszystkich ponownie. Zanim przejdziemy do sprawy, to chciałabym Wam najpierw życzyć wszystkiego, co najlepsze z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam, abyście te święta spędzili z rodziną, przyjaciółmi, by były spokojne, radosne i oczywiście przede wszystkim zdrowe. Życzę Wam po prostu wszystkiego, co najlepsze. Wesołych świąt. A teraz przejdźmy już do sprawy. 29 września 1982 roku w miejscowości Elk Grove Village, która leży na przedmieściach Chicago, 12-letnia Mary Kellerman obudziła się wczesnym rankiem i narzekała na ból głowy, gardła, czuła się osłabiona. Jej rodzice postanowili więc, że tego dnia nie pójdzie do szkoły. Dali jej tabletkę przeciwbólową, dokładnie to Tylenol, i kazali położyć jej się z powrotem do łóżka. Wyjaśnię tutaj, że Tylenol jest to po prostu paracetamol, tylko w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych był głównie znany właśnie pod taką nazwą, czyli Tylenol, i produkowała go firma Johnson & Johnson. Gdy rodzice Mary wstali około godziny 7 rano i poszli do łazienki, to niestety znaleźli tam leżącą na podłodze nieprzytomną ich 12-letnią córkę. Mary natychmiast została przewieziona do szpitala, jednak około 9:30 zmarła. Początkowo podejrzewano, że dziewczynka miała udar, jednak później ustalono, że przyczyna śmierci była zupełnie inna. Ale do tego jeszcze wrócę. Tego samego dnia mieszkający w Arlington Heights 27-letni Adam Janus, ojciec dwójki dzieci, również poczuł się źle. Bolały go mięśnie i myślał, że przeziębił się. Zwolnił się więc tego dnia wcześniej z pracy, w drodze do domu odebrał dzieci z przedszkola i wstąpił do sklepu, a tam kupił Tylenol. Gdy był już w domu, to zażył kilka kapsułek, wszedł do sypialni i niestety zapadł w śpiączkę. Został oczywiście zabrany do szpitala, ale nie udało się go uratować. Początkowo uznano, że dostał zawału serca, ale to oczywiście nie była prawda. Po śmierci Adama Janusa jego rodzina zebrała się w jego domu, by tam go opłakiwać i rozpocząć przygotowania do pogrzebu. 25-letni Stanley, brat Adama, i jego 19-letnia żona Teresa, czyli szwagierka zmarłego Adama, bardzo przeżywali jego śmierć. Towarzyszyły im silne emocje, przez co w pewnym momencie rozbolały ich głowy. Poszli więc do łazienki, a tam w szafce znaleźli butelkę z kapsułkami. Było to dokładnie to samo lekarstwo, jakie zażył Adam, czyli Tylenol. I niestety, chwilę po ich zażyciu, małżeństwo padło na podłogę. Stracili przytomność. W domu znajdowali się też inni członkowie rodziny, więc wezwali pogotowie. Jednak i tym razem nie udało się ich uratować. Stanley zmarł jeszcze tego samego dnia, a jego żona kilka dni później. I tutaj przez to, że kilka osób tak nagle zmarło, sądzono, że być może zatruli się tlenkiem węgla. Dlatego też pozostali członkowie rodziny zostali zabrani do szpitala na badania. Otrzymali nawet ostatnie namaszczenie. Ale na szczęście wszystko z nimi było w porządku. Jednak zarówno rodzina, policja, pracownicy szpitala byli w szoku, że tak nagle trzy osoby z jednego domu zmarły. Ciężko było w ogóle wytłumaczyć, jak do tego doszło. Czuli, że to jakaś większa sprawa, więc policja postanowiła to zbadać. I zanim przejdę do dalszej części, to chcę Wam wyjaśnić, tak gdybyście się zastanawiali nad pochodzeniem rodziny Janus. To tak, mają oni polskie korzenie. Rodzicami Adama i Stanleya byli Tadeusz Janus i Alojza Bisek Janus.
Wiadomo, że oni wszyscy urodzili się w Polsce, natomiast żona Stanleya Janusa, Teresa, urodziła się w Stanach, jednak ona również miała przodków pochodzących z Polski. Jej pełne nazwisko brzmi Teresa Tarasewicz Janus. Natomiast jej matka, Helena Worona Tarasewicz, urodziła się w Polsce, ale w późniejszym czasie również wyjechała do Stanów. No i tam już przyszła na świat właśnie Teresa. Jeśli chodzi o ojca Teresy, informacje o nim nie są dostępne. Więc to tyle na temat pochodzenia rodziny, a teraz przejdźmy do dalszej części sprawy. 5 października 1982 roku odbył się wspólny pogrzeb Adama Stanleya i Teresy, na którym byli obecni najbliżsi zmarłych, w tym ich rodzice i przyjaciele. To niestety jeszcze nie koniec smutnych wieści, gdyż 29 września 1982 roku, jak i w kolejnych dniach, podobnych przypadków do tych, które opisałam przed chwilą, było więcej. Więc opowiem Wam o nich teraz. Mary Reiner była szczęśliwą mężatką i matką. Ona i jej mąż Ed we wrześniu 1982 roku powitali na świecie swoje czwarte dziecko i Mary, by złagodzić bóle, jakie towarzyszyły jej po porodzie, zażyła kapsułkę Tylenolu. Niestety, chwilę po zażyciu kobieta upadła nagle na podłogę i na nieszczęście widziała to jej 8-letnia córka. Ten widok już na zawsze utkwił jej w pamięci. Wkrótce w pokoju zjawił się też mąż kobiety. Wezwał pogotowie, jednak domyślacie się, co było dalej. Mary zmarła. Jej mąż w tym momencie został sam z czwórką dzieci, w tym z niemowlakiem. Początki dla niego były bardzo trudne i nie był w stanie nawet rozmawiać na temat tego, co się stało, bo sprawiało mu to ogromny ból. Bardzo wszystko przeżył. Zresztą dla dzieci też była to wielka tragedia, gdyż w dosłownie sekundzie straciły swoją ukochaną mamę. I tutaj także początkowo nikt nie wiedział, jaka była prawdziwa przyczyna śmierci Mary. Przejdźmy dalej. 30 września 1982 roku 30-letnia Mary McFarland była w pracy. I w pewnym momencie rozbolała ją głowa. Według jej brata poszła wtedy na zaplecze, a tam zażyła Tylenol. Wkrótce po zażyciu przewróciła się, straciła przytomność i niestety również nie udało jej się uratować. Kobieta zmarła. Mary była samotną matką i osierociła dwóch małych chłopców. Smutny los nie oszczędził także 35-letniej Polly Jean Prince. Kobieta była stewardessą, która pracowała dla United Airlines i 1 października 1982 roku, tuż po skończeniu pracy, gdy była w drodze do domu, to wstąpiła do sklepu, a tam kupiła Tylenol. Wiadomo to stąd, gdyż zarejestrowała ten zakup kamera. Pola kupiła go, ponieważ miała za sobą długi lot, gdyż przyleciała z Las Vegas do Chicago, przez co była zmęczona, poza tym przeziębiła się i sądziła, że jak zażyje tabletkę, położy się do łóżka, to poczuje się lepiej. Jednak tak się nie stało, gdyż kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a na blacie w łazience leżała otwarta butelka z kapsułkami Tylenolu. Więc wszystko wyglądało dokładnie tak samo jak w przypadku poprzednich ofiar. No może poza jedną rzeczą. Otóż wszystkie ofiary, poza właśnie Polą, mieszkały na przedmieściach Chicago, a Pola mieszkała w centrum miasta. Natomiast śmierć Mary Kellerman, Adama Janusa, Stanleya Janusa, Teresy Janus, Mary Reiner, Mary McFarland i Polly Prince
łączyło jedno – Tylenol. Wszyscy zażyli jeden z najpopularniejszych w tamtym czasie środków przeciwbólowych. Mnóstwo ludzi go wtedy zażywało i nigdy nikt z nich nie pomyślałby o tym, że mogliby przez niego stracić życie. Ale tak właśnie się stało, co wywołało niemałą panikę wśród społeczeństwa. Wszyscy bali się o własne życie. Władze początkowo uważały, że każda z ofiar zmarła z przyczyn naturalnych. Jednak gdy później połączyli wszystko w całość i wiedzieli, że każda z tych osób zażyła tuż przed śmiercią Tylenol, to też postanowili zbadać te butelki z kapsułkami. Dokładnie te butelki, które znajdowały się w domach ofiar. I od razu wyczuli zapach jakby migdałów. Wtedy już byli pewni, z czym mają do czynienia. Ponieważ wiedzieli, że cyjanek pachnie jak gorzkie migdały. Wtedy wszystko stało się jasne. Wszystkie te osoby zostały otrute cyjankiem. Poza tym okazało się, że leki były produkowane w różnych zakładach farmaceutycznych, co oznaczało, że prawdopodobnie ktoś podkradł z różnych sklepów właśnie butelki z Tylenolem, po czym z kapsułek wysypywał lek, a zastępował go cyjankiem. Następnie niezauważony podrzucał opakowania z powrotem do sklepów. I niestety, każda osoba, która kupiła właśnie takie opakowanie, taką butelkę, to nie miałaby szans na przeżycie. Ponieważ kiedy sprawdzono każdą kapsułkę, która znajdowała się w butelkach, tych zakupionych właśnie przez ofiary, to wszystkie z nich zawierały truciznę. Firma Johnson & Johnson natychmiast zareagowała na tą informację. Byli zszokowani tym, gdy dowiedzieli się, że w ich produkcie ktoś umieścił cyjanek, przez co zmarło kilka osób. Nakazali więc każdej osobie, która posiada w domu butelki z Tylenolem, niezwłocznie im je zwrócić. Tak też się stało i miliony takich butelek zostało zwróconych. Każda z osób, która oddała taką butelkę, dostała również zwrot pieniędzy. Nakazano również, by szpitale pozbyły się takich tabletek. Produkt został również wycofany ze sklepów. W tamtym momencie po prostu wszystkich ostrzegano, aby nie zażywali żadnych leków z Tylenolem. Firma Johnson & Johnson utworzyła też specjalny zespół ekspertów, który miał szukać rozwiązań, jak wyjść z całej tej sytuacji, jak poradzić sobie z tym problemem, jak ochronić ludzi. Uruchomili również specjalną infolinię właśnie dla spanikowanych klientów. Firma zaoferowała również 100 tysięcy dolarów nagrody dla każdego, kto pomoże w zidentyfikowaniu osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo. W związku z wycofaniem Tylenolu ze sprzedaży firma Johnson & Johnson straciła wtedy ponad 100 milionów dolarów. Początkowo sądzono, że firma ta nigdy się z tego nie podniesie, że Tylenol już nie będzie sprzedawany. Jednak mylili się, bo zaledwie 2 miesiące po wycofaniu tego produktu wrócił on z powrotem do sprzedaży. Tyle, że w lepszym, mocniejszym opakowaniu. I sprzedaż wcale nie była słaba, wręcz przeciwnie, z miesiąca na miesiąc była coraz wyższa, aż wróciła do początków, czyli nadal Tylenol był najpopularniejszym, najczęściej kupowanym środkiem przeciwbólowym. Więc firma Johnson & Johnson bardzo szybko odzyskała stracone pieniądze. Powiedzmy, udało się to dzięki na przykład dobrej reklamie, zapewnieniom, że teraz produkt jest bezpieczny, opakowanie ulepszone i ludzie nie mają się czego obawiać. Ratowanie produktu udało im się w 100%. Amerykanie uwierzyli w ich zapewnienia bardzo szybko. Co nie za bardzo podobało się rodzinom ofiar i nie zamierzali przejść obok tego obojętnie. Rodziny ofiar pozwały firmę Johnson & Johnson, żądając odszkodowania. I wiadomo, że ostatecznie w 1991 roku doszło do ugody, ale jakie kwoty udało im się wynegocjować? No, tego niestety nie ujawniono.
Z tego co wiadomo, poza taką jednorazową gotówką, dzieci ofiar miały otrzymać jeszcze dożywotnią rentę. A co do osoby, która była trucicielem, to niestety nigdy nie miał pojęcia, kim ona może być. Policja próbowała to ustalić, badali różne tropy, przypytywali świadków, ale niestety na próżno. Nigdy nie został oskarżony i nigdy nie poniósł kary za to, co zrobił. Do tej pory nie wiadomo, kto dopuścił się tak okrutnego czynu i podmienił Tylenol na cyjanek, przez który zmarło tak wiele osób. Pojawiły się w tej sprawie oczywiście różne teorie związane z tym, kto mógł tego dokonać. Tak więc pierwszym podejrzanym był James Lewis, księgowy. Napisał on list do firmy Johnson & Johnson z żądaniem, by jeśli chcą, by przestał zabijać, to muszą przesłać mu $1,000,000 na numer konta podany w liście. W tym liście twierdził też podobno, że wie, gdzie jeszcze znajdują się zatrute tabletki i opisał, ile czasu zajmuje mu umieszczenie trucizny w kapsułce. Według niego można było to zrobić w bardzo szybki sposób i nikogo nie musiał namawiać do zażycia trucizny, ani zmuszać, ponieważ ludzie sami pobykali truciznę, myśląc po prostu, że to środek przeciwbólowy. A jak wiadomo, cyjanek działa bardzo szybko, więc właśnie dlatego James napisał ten list z żądaniem okupu, gdyż według niego był to jedyny sposób, aby powstrzymać zabijanie. Firma Johnson & Johnson nie uwierzyła mu, ponieważ uznali, że chce od nich po prostu wyłudzić pieniądze. Skontaktowali się więc z policją, która bardzo szybko namierzyła Jamesa. A to dlatego udało im się to zrobić bardzo szybko, ponieważ James Lewis nie był ostrożny i zostawił swoje odciski palców na liście. Dlatego też policja wiedziała, kim on jest. Namierzyli go i udało się go zatrzymać w bibliotece w Nowym Jorku. Tuż po aresztowaniu James twierdził, że nie miał zamiaru zatrzymać sobie tych pieniędzy. Zresztą i tak nie zostałyby one przesłane na jego konto, gdyż numer konta, który podał, należał do niejakiego Frederica Millera McKaya. I James liczył na to, że dzięki temu, że napisze ten list, poda tam numer konta, to policja namierzy właśnie Frederica, który podobno ukradł $511. No i na tym koncie miał być na to dowód. Ale policja słów Jamesa nie traktowała zbyt poważnie. Natomiast list, który napisał, już tak. Ostatecznie jednak nie udowodniono mu, by miał on coś wspólnego z truciem ludzi. Według nich to nie on umieszczał cyjanek w kapsułkach, dlatego też nie postawiono mu w tej sprawie żadnych zarzutów. Natomiast napisanie listu nie uszło mu bezkarnie, gdyż za wymuszenie został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Ale co ciekawe, Lewis bardzo interesował się cały czas śledztwem. Z więzienia pisał listy do śledczych i opisywał w nich swoje przemyślenia dotyczące właśnie tej sprawy. Na przykład opisywał, w jaki sposób można wstrzyknąć cyjanek do kapsułek Tylenolu. Wiadomo, że James Lewis po 13 latach pobytu w więzieniu został zwolniony warunkowo i napisał nawet w późniejszym czasie powieść o losowo zatruwanych ludziach w Chicago. Więc to też dawało ludziom wiele do myślenia. Zastanawiało ich, dlaczego on tak bardzo interesuje się tą sprawą. Jednak nigdy już później nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Uznano, że to nie on jest odpowiedzialny za te morderstwa. Drugim podejrzanym był Ted Kaczyński, który jest Wam już na pewno dobrze znany. Ted od 1978 roku do 1995 wysyłał listy bomby do różnych ludzi, przyjmując filozofię zbliżoną do anarchoprymitywizmu. Zamierzał walczyć w ten sposób ze złem wynikającym w jego mniemaniu z postępu technicznego. Swoje bomby wysyłał w starannie wykonanych przez siebie drewnianych pudełkach oznakowanych literami FC, Freedom Club, czyli Klub Wolności,
W ciągu prawie 18 lat od jego bomb zginęły 3 osoby, a 29 zostało rannych. Kaczyński działał bardzo ostrożnie, przez co był długo nieuchwytny. Stał się przedmiotem najdroższego, najdłuższego i najbardziej pracochłonnego w historii FBI śledztwa. Ale ostatecznie Ted Kaczyński został aresztowany 3 kwietnia 1996 roku, a w 1998 skazano go na karę dożywotniego więzienia. I tutaj właśnie wiele osób podejrzewało, że to właśnie on jest trucicielem, dlatego ponieważ pochodził on z okolic Chicago. Tam mieszkali jego rodzice, a on często się u nich zatrzymywał. Poza tym, początkowe zamachy bombowe były wymierzone w ludzi mieszkających w Chicago i okolicach, w tym pracowników i studentów Northwestern University, samolotu pasażerskiego lecącego z Chicago do Waszyngtonu. Więc skoro wszystko działo się i obejmowało rok, w którym doszło do zatruć tylenolem, które miały miejsce w okolicach Chicago, to też wiele osób właśnie uważało, że to Ted za tym stoi. No i dopiero w 2011 roku śledczy uzyskali próbki DNA od Kaczyńskiego, ale nie znaleźli nic wiążącego go z zatruciami tylenolem. Kaczyński zresztą przez cały czas twierdził, że nigdy nie miał cyjanku i nie ma nic z tym wspólnego. Ostatecznie niczego mu nie udowodniono i nie postawiono mu żadnych zarzutów związanych ze sprawą tylenolu. Więc kolejny podejrzany został wykluczony. Natomiast trzecim podejrzanym był Roger Arnold, który był pracownikiem centrum dystrybucyjnego supermarketów Jewel. Tylenol był sprzedawany w tych supermarketach, więc Roger ciągle miał do niego dostęp. Poza tym pewnej nocy w barze Roger opowiadał historię o zabijaniu ludzi cyjankiem. Wtedy ktoś z baru zgłosił ten fakt na policję. Policja przyjęła zgłoszenie i postanowiła przesłuchać Rogera. Przesłuchanie trwało 3 dni. Jednak policja nie znalazła żadnych dowodów na to, że Roger Arnold miał jakiś udział w otruciu ludzi. Ale kilka tygodni później Roger Arnold postanowił ukarać mężczyznę, tego, który, jak sądził, zgłosił go wtedy na policję. A karą za to miało być odebranie mu życia. Roger nie wahał się więc i zastrzelił mężczyznę, który tak naprawdę był niewinny, gdyż okazało się, że to nie on zgłosił Rogera na policję. Nawet go nie znał. Roger Arnold za morderstwo został skazany na 30 lat więzienia, jednak po 15 latach zwolniono go warunkowo. Zmarł w 2008 roku. No i był on kolejną osobą, która była podejrzewana w sprawie otruć tylenolem, jednak ten trop okazał się fałszywy. No i niestety policji do dzisiaj nie udało się złapać osoby odpowiedzialnej za otrucie ludzi. Do dzisiaj jest tajemnicą, kto zamienił tylenol na cyjanek. Ale ta osoba, oprócz tego, że przez nią zmarło kilka niewinnych ludzi, a w milionach spowodowała strach o własne życie, to też stała się inspiracją dla innych. Ale inspiracją nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gdyż pojawili się jego naśladowcy i w późniejszych latach zgłaszano kolejne przypadki zatruć lekami zawierającymi tylenol, gdzie jako trucizny używano cyjanek, ale nie tylko, ponieważ w kapsułkach umieszczano też inne środki nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. I taka sytuacja miała miejsce w czerwcu 1986 roku w Auburn w stanie Waszyngton. Pewnego dnia Bruce Nickel wrócił do domu z pracy z dosyć mocnym bólem głowy. Dlatego też postanowił zażyć lek przeciwbólowy o nazwie Excedrin. Mężczyzna bardzo szybko zasłabł, zebrało go pogotowie, jednak nie udało się go uratować. Początkowo sądzono, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych.
Jednak tydzień później wydarzyło się coś, co skłoniło policję, aby lepiej przyjrzeli się śmierci Bruce'a. Otóż 11 czerwca Sue Snow, 40-letnia menadżerka banku w Auburn, wzięła dwie kapsułki Excedrinu, gdyż obudziła się z dużym bólem głowy. Jej mąż Paul również zażył tego ranka dwie kapsułki tego samego leku i wyszedł z domu do pracy. O godzinie 6:30 rano ich 15-letnia córka Hayley znalazła matkę, czyli Sue, nieprzytomną na podłodze w łazience. Kobieta miała bardzo słaby puls, na nic nie reagowała. Jej córka więc wezwała pogotowie i Sue została zabrana do szpitala. Tam jednak nie odzyskała przytomności i zmarła jeszcze tego samego dnia. Podczas autopsji asystentka lekarza sądowego Janet Miller poczuła zapach gorzkich migdałów. Zapach charakterystyczny dla cyjanku. Testy oczywiście potwierdziły, że Sue zmarła z powodu ostrego zatrucia cyjankiem. Śledczy pojechali więc do domu Sue, a tam znaleźli butelkę z kapsułkami Excedrinu. Każda kapsułka została zbadana i okazało się, że spośród 60 kapsułek 3 z nich zawierały cyjanek w toksycznych ilościach. Mąż Sue, czyli Paul, miał szczęście, gdyż zażył kapsułki nie zawierające cyjanku. Sue tego szczęścia nie miała. To oczywiście wywołało panikę. Ze sklepowych półek usuwano Excedrin. Tymczasowo w ogóle był zakaz jego sprzedaży, gdyż nigdy nie miał pewności, czy któraś z butelek nie zawiera cyjanku. Zatem nie można było nikogo narażać na utratę życia. A tym bardziej, że taką oskarżoną butelkę właśnie z tej samej partii odnaleziono w jednym ze sklepów spożywczych w pobliskim Kent w stanie Waszyngton. Więc ponownie wszyscy żyli w strachu, bali się i każdy zastanawiał się, kto tym razem umieścił cyjanek w kapsułkach. Zaoferowano więc nagrody w wysokości 300 000 dolarów za pomoc w schwytaniu osoby odpowiedzialnej za to. No i wtedy na policję zgłosiła się Stella Nickel, czyli żona Bruce'a, mężczyzny, o którym przed chwilą mówiłam, która powiedziała im, że jej mąż niedawno zmarł nagle po zażyciu tabletek z 40-kapsułkowej butelki Excedrinu o tym samym numerze partii, co ta, która zabiła Sue Snow. Postanowiono więc przeprowadzić badanie i testy potwierdziły obecność cyjanku w szczątkach jej męża oraz w dwóch butelkach Excedrinu, które Stella przekazała policji. Tak więc próbowano ustalić, kto tym razem umieścił cyjanek w kapsułkach. Przeprowadzono różne badania, sprawdzano wiele tropów, przepytywano wiele osób. Niektórym postanowiono przyjrzeć się bliżej, w tym właśnie Stelli Nickel. I detektywi odkryli wiele poszlak wskazujących na nią jako na sprawcę. Jak na przykład to, że wykupiła ona ubezpieczenie na życie męża, które wynosiło 76 000 dolarów, ale gdyby jej mąż zmarł z przyczyn naturalnych, to dostałaby jeszcze dodatkowo 100 000 dolarów. Okazało się też, że Sue sfałszowała podpis Bruce'a na przynajmniej dwóch polisach ubezpieczeniowych. Poza tym bardzo upierała się i nawet starała się przekonać lekarzy do tego, że jej mąż zmarł z przyczyn naturalnych. Początkowo też nie chciała poddać się badaniu na wariografię, ale ostatecznie jakiś czas później zgodziła się na to, ale nie przeszła testu pomyślnie. Wtedy już wszyscy coraz bardziej byli pewni, że to ona otruła męża w celu pozyskania pieniędzy z ubezpieczenia i spadku. W 1987 roku córka Stelli ujawniła policji ciekawe informacje. Powiedziała im, że jej matka już od dawna mówiła o tym, że pragnie śmierci Bruce'a. Między innymi dlatego, ponieważ Bruce w przeszłości miał problemy z alkoholem. Dużo pił,
ale pewnego dnia postanowił skończyć z piciem. Poszedł na odwyk, to mu pomogło i całkowicie rzucił picie. I co ciekawe, Steli to się wcale nie podobało. Ona wolała go, gdy pił, a teraz był dla niej po prostu za nudny. Dlatego też chciała się go pozbyć. I początkowo próbowała otruć go naparstnicą ukrytą w kapsułkach, ale kiedy to się nie powiodło, to rozpoczęła badania, czyli przesiadywała w bibliotece i szukała informacji o innych truciznach. Aż w pewnym momencie trafiła na cyjanek. A w tamtym czasie sprawa truciciela z okolic Chicago, który otruwał ludzi właśnie cyjankiem, była bardzo znana, bardzo głośna, to też ona o tym słyszała, więc wiedziała, że jest to łatwy i szybki sposób, aby uśmiercić kogoś. Więc dla niej było to idealne rozwiązanie. Z dnia na dzień była coraz bardziej pewna tego, że chce to zrobić i wyobrażała sobie, jak to będzie po śmierci męża, co zrobi z pieniędzmi z ubezpieczenia. I właśnie o tych marzeniach opowiadała swojej córce. Policji udało się też ustalić, jakie dokładnie książki czytała Stella, a było ich wiele. No i tematyka książek potwierdzała zeznania jej córki. Stella czytała książki o różnych truciznach, o tym, jak otruć ludzi, o różnych trujących roślinach. Zresztą w książkach tych zostały jej odciski palców. To też wiedzieli, na których stronach największą uwagę skupiała, co najbardziej ją interesowało. I 9 grudnia 1987 roku Stella Nickel została oskarżona o umieszczenie trucizny w lekach, które doprowadziły do śmierci jej męża Bruce'a oraz Susan Snow. I za to w maju 1987 roku została skazana na 90 lat pozbawienia wolności. Od 2018 roku kwalifikuje się ona już do zwolnienia warunkowego, jednak jak na razie nie udało jej się opuścić muru więzienia. Wyjaśnię jeszcze tutaj, jak trucizna zrobiona przez Stellę dostała się w ręce zmarłej Sue Snow. Otóż Stella opakowanie z zatrutymi kapsułkami po prostu zaniosła do sklepu, odłożyła na półkę, no i w ten oto sposób dostały się one w ręce Sue Snow. Tak więc w tym przypadku na całe szczęście udało się złapać sprawcę i Stella poniosła karę za swoje czyny, ale nigdy nie wiadomo, czy kiedyś ktoś inny nie postanowi iść za jej śladem. Oby nie, bo leków bez recepty jest mnóstwo na rynku i mogłoby się to skończyć olbrzymią tragedią. Teraz oczywiście opakowania są inaczej robione, zabezpieczane niż jak to było w latach 80. Zresztą przyczyniły się do tego właśnie tamte wydarzenia z lat 80. i strach o życie ludzi, o bezpieczeństwo spowodował, że wprowadzono szereg zmian, które mają na celu uchronić ludzi przed takimi sytuacjami. I teraz dużo trudniej byłoby takiemu trucicielowi podmienić lek. Po prostu opakowania nie można tak łatwo otworzyć, jak to było kiedyś. Poza tym Johnson & Johnson zaczął produkować jednolite, żelowe kapsułki, tak by nie można było ich otworzyć i złączyć ponownie. Tak więc przez tamte tragiczne wydarzenia ludzie stali się bardziej ostrożni, na przykład jeśli widzieli, że jakaś tabletka, kapsułka czy opakowanie leku jest uszkodzone, to też bardziej zaczęli zwracać na to uwagę, bardziej przyglądali się lekom, po prostu bali się. Teraz oczywiście wszystko jest bezpieczniejsze, to znaczy opakowania wytrzymalsze są odpowiednio zabezpieczone. Jednak trzeba i tak uważać, aby nie kupować leków z niejasnych źródeł. Na przykład przez podejrzane strony internetowe, gdyż jak wiadomo, oszustów w internecie nie brakuje. A pamiętajmy, że tu chodzi o życie nasze i naszych bliskich. I to niestety już koniec na dzisiaj. Tak się ta historia zakończyła. Sprawca nie został nigdy złapany,
nie został ukarany i zapewne już nie żyje. A kim mógł on być? Ciężko stwierdzić. Teraz już jest mała szansa na to, byśmy poznali prawdę. Dlaczego on to zrobił? Czym się kierował, zatruwając kapsułki i wiedząc, że zabije tym niewinnych ludzi? Nie wiadomo, czy w przyszłości dopuścił się jakichś innych przestępstw, czy ma na swoim koncie, czy ma na sumieniu znacznie więcej ofiar. No, oby nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cieszę się, że jesteście. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłej nocy i takiego spokojnego czasu przed świętami oraz oczywiście w święta, byście znaleźli trochę czasu na odpoczynek, a przede wszystkim byście byli zdrowi. Ja Wam na dzisiaj już bardzo dziękuję. Napiszcie, co Wy o tej sprawie sądzicie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia.